To jest bardzo personalna historia, jak trafiłem na Filipiny i to w znakomity sposób Wojtek opisuje. Jest to bezpośrednio związane z moimi przeżyciami, z moim ojcem i z moją rodziną. Na Onyxie czuję się jak w domu. Mam tam rodzinę, bardzo bliskich mi ludzi. Oczywiście są sytuacje te dobre i te złe, ale tak jak w życiu. To też jest tak, że jestem osobą, która czuję się dobrze na zewnątrz, czuję się dobrze przemieszczając, mieszkając na walizkach. Nie lubię takiej stabilności, mieszkania w jednym miejscu, jednych ludzi. To, że wychodzisz do różnych osób, doświadczasz pewnych przeżyć razem z nimi i robisz to otwarcie, to wydaje mi się, że jest najważniejsze. Jadąc do regionów, które są nazywane slumsami, albo czy Azja, czy Afryka, do ludzi prostych, nie mają tego mętliku w głowie, który na przykład jest tutaj w Polsce czy w Europie. Nie ma tej zawiści, nie ma tej nienawiści, nie ma tych kontaktów, zależności, nie ma tego. Człowiek jest dobry albo zły, popełnia błędy. Chcesz pomagać, pomagasz, nie chcesz, nie pomagasz. Ktoś chce ci pomóc, to ci pomoże, nie, to nie. Życie jest bardzo proste w tym przypadku i ja też wydaje mi się, że jestem bardzo prostym człowiekiem. Nie potrzebuję tego wszystkiego, co jest tutaj naokoło. I wolę to od siebie odsunąć i być z prawdziwymi ludźmi. Dlatego czuję się tam jak w domu. Z Josephine porozumiewałem się razem z tłumaczem. Ona posługuje się językiem Tagalo, czyli oficjalnym językiem Filipin. Dużo rozmawialiśmy, dużo siedzieliśmy, dużo też milczyliśmy, co dla mnie jest bardzo ważne, żeby przebywać ze sobą. Tak to właśnie wyglądało. Ja mam sposób pracy bardzo specyficzny. Wchodzę w przestrzeń, mieszkam z ludźmi, rozmawiam z nimi, żyję z nimi. I to nie jest tak, że ja czekam na to, ani się zgodzą zrobić zdjęcie, bo ja też nie jestem pewien, czy ja chciałbym robić to zdjęcie. To jest tak, że jeżeli dopiero się nauczymy i przed sobą się otworzymy, i to nie tylko tak, że oni przede mną, tylko ja przed nimi również, to wtedy faktycznie pojawia się ten aparat i powstaje zdjęcie. Już podczas pracy w Manili wiedziałem, że faktycznie będę jednym z bohaterów tej książki. Jest to dziwne uczucie tak naprawdę, szczególnie, że pracowałem z reporterem, który jest bardzo znany w Polsce, znany też za granicą. Jestem bardzo młody, jeśli chodzi o doświadczenie podróżowania, doświadczania i życia jako reporter. Więc to też był dla mnie swego rodzaju zaszczyt, że mogłem pracować z taką personą, prawda? I dużo się od niego uczyłem. To też był mój pierwszy wyjazd z kimś. Ja zawsze podróżowałem sam, zawsze realizowałem pewne materiały samemu. To było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie, że faktycznie ktoś był obok mnie, ktoś to widzi i czuje jak ja, więc to było tak, że ja bardzo, bardzo chciałem słuchać tego, co Wojtek rozmawia, o tym, o czym rozmawia z ludźmi, pytania, jakie zadaje. Nieraz mi mówi, że jestem strasznie łatwowierny i to jest tak, że faktycznie jak ktoś mi powie, to ja po prostu przyjmuję to jako fakt i tak jest. A okazało się różnie po tych miesiącach pracy. Okazywało się różnie i faktycznie to też jest tak, że Wojtek był przy tym, jak ja fotografuję. On też chciał widzieć, jak ja to robię, w jaki sposób, jakie emocje wtedy wywiązuje się między mną a osobą, którą fotografuję. Moim priorytetem było faktycznie stworzenie pewnego projektu, który będzie mówił w nietuzinkowy sposób o biedzie i cierpieniu. Nie taki sztampowy, standardowy, bardziej skupiając się na człowieku. I faktycznie po pracach Wojtka i po tym, jak się spotkaliśmy, to była ta energia, że tak, że zrobimy to razem i że to będzie dobry duet, który... To tak jak przedtem mówiłem, że Wojtka można lubić albo nie lubić za to, co robi, prawda? On jest taki trochę... nie można być obojętnym do tego, co on robi. I wydaje mi się, że to, co ja robię, też może szokować, też mogę mieć swoich zwolenników i osoby, które bardzo będą negować to, co robię. Więc wydaje mi się, że ten mianownik wspólny nas połączy. No, jestem bardzo wdzięczny Wojtkowi, że faktycznie postanowił tak młode osoby jak ja, że razem tak naprawdę postanowiliśmy stworzyć Eli.